dla panów. Cześć, dzień dobry. Wita się z wami wasz brytyjski korespondent. Tym razem z górskiego szlaku. No a skoro zaczęliśmy ten odcinek jak prawdziwy żołnierz, co przed chwilą mogliście widzieć w tym filmie, no to przejdźmy do historii mojego spotkania z brytyjskim żołnierzem Marines. Szybka zmiana scenerii. Niestety tam u góry nie dało się tego nagrać do końca ze względu na warunki pogodowe. Natomiast historia tego odcinka zaczęła się właśnie tam, u góry, w tym domku w górach, który zaraz tutaj pewnie gdzieś na ekranie zobaczycie. A dlaczego właśnie tam? A no jest to taki domek, do którego jeżdżę sobie zwykle, jak jest chociaż parę dni wolnego, żeby odpocząć w górach. Może domek to za duże słowo, raczej to jest taki szałas, gdzie wszyscy mogą po prostu przyjść i się przespać, gdy są na górskim szlaku. No więc w związku z tym można tam spotykać naprawdę ciekawych ludzi. I tak też było tym razem, ponieważ spotkałem tam żołnierza brytyjskiej armii oddziału Marines, medyka z oddziału Marines, który to właśnie był w trakcie wykonywania takiego bardzo ciekawego challenge'u, który się nazywa Coast to Coast, czyli przemierza on Anglię na wskroś z zachodniego wybrzeża na wschodnie wybrzeże, jedynie z plecakiem na plecach i namiotem. No więc, gdy nadarzyła się taka okazja, stwierdziłem, że to byłby grzech nie wypytać go o parę rzeczy. Rozmowa zaczęła się niewinnie. Jake tłumaczył mi, na czym polega jego wyzwanie i że w zasadzie on jest takim gościem, który każdy swój wolny czas od pobytu w armii spędza na tego typu zabawie. Raczej potwierdził mi, że to nie jest norma, nawet jeżeli chodzi o wojsko. On jest raczej takim gościem, który po prostu ciągle sobie stawia jakieś wyzwania. Zapytałem go na początku, jak to w ogóle wygląda, aby się dostać do brytyjskiej armii. Powiedział mi, że oczywiście trzeba przejść szereg testów sprawnościowych, to jest w zasadzie najważniejsze, oraz potem jest takie 9-miesięczne przeszkolenie ogólne z wszystkich aspektów służby, a po tych 9 miesiącach już tak jakby decyduje się na to, w którym kierunku dokładnie się idzie, no i potem jest już takie szczegółowe przeszkolenie. No więc mając już naprzeciw siebie żołnierza Marines, który siedzi ze mną gdzieś w środku gór, pośrodku niczego, nie sposób było go nie wypytać o bardziej kontrowersyjne tematy. Góry tutaj zakładam, że ja nie jestem żadnym ekspertem w tej kwestii. Zdecydowałem się to nagrać jedynie dlatego, bo stwierdziłem, że jeżeli trafiła mi się taka fajna okazja, żeby poznać inne spojrzenie na sprawę, takie bardziej insiderskie, gościa, który siedzi w armii i na co dzień jest przesiąknięty tym tematem, no to fajnie byłoby to zrobić, a potem się tym z wami podzielić. No więc zapytałem go w takim razie, ponieważ całkiem niedawno oglądałem wywiad z jednym z ekspertów, polskich ekspertów pola bitwy, który wygłosił taki pogląd, że on nie wierzy w ogóle w to, że Ukraina ma jakiekolwiek szanse na wygraną, no bo jak my sobie to wyobrażamy, że co, Putin odda Krym, inne tereny, które już do tej pory zagarnął. No więc w podobny sposób skonstruowałem pytanie do Jake'a i zapytałem, czy jego zdaniem Ukraina ma jakiekolwiek szanse na wygraną, jak on to widzi. Był bardzo powściągliwy, jeżeli chodzi o jakiekolwiek konkretne odpowiedzi. Najpierw powiedział I don't know. Następnie pokręcił trochę głową i stwierdził, że no dopóki będzie płynęło wsparcie zagraniczne dla Ukrainy, no to pewnie ta wojna będzie trwała. Natomiast głównym jego zdaniem problemem Ukrainy nie jest brak sprzętu, a brak ludzi. No i w związku z tym wiemy, że to jest chyba najważniejsze, a druga strona, no raczej nie ma problemu z, że tak powiem, kapitałem ludzkim. Chwilę później wspomniał również o tym, że sam niedawno uczestniczył w organizacji szkolenia dla żołnierzy ukraińskich. Następnie spytałem go, czy jego zdaniem Wielka Brytania jest gotowa do wysłania jakichkolwiek żołnierzy, aby wzięli udział w konflikcie zbrojnym, na przykład w przypadku agresji na Polskę. Jake stwierdził, że na dzień dzisiejszy nikt w brytyjskiej armii na poważnie nie myśli o wysyłaniu brytyjskich żołnierzy na żaden front. Natomiast dodał również, że Wielka Brytania i brytyjska armia na wojnę są gotowe. Ciągnąłem więc temat dalej i zapytałem go, czy sądzi w takim razie, że jeżeli Putin zaatakowałby Polskę, to czy kraje NATO wysłałyby tam swoje wojska? No i tutaj powiedział
z pełną pewnością, że jest przekonany, że jeżeli nastąpiłaby agresja na jeden z krajów NATO, no to inne kraje muszą wysłać tam swoje wojska, ale zaraz chwilę później dodał w zasadzie takie pytanie, ile by to trwało, bo to jest najważniejsza kwestia, kiedy te wojska by tam dotarły. Oraz dodał na koniec, że jeśli by się to wydarzyło, no to jego zdaniem jest to jednoznaczne z wybuchem kolejnej wojny światowej. No i przy tym temacie wspomniał również o tym, że w brytyjskiej armii na poważnie mówi się, że szanse na wybuch trzeciej wojny ich zdaniem występują wtedy, gdyby Chiny zdecydowały się zaatakować Tajwan. Dlaczego? Ponieważ taka sytuacja może mieć miejsce, gdy będą się toczyły na świecie równolegle trzy inne konflikty zbrojne. Mamy więc Ukrainę, mamy Izrael i Strefę Gazy i obecnie jest jeszcze sytuacja w Jemenie, gdzie świat przygląda się temu i zastanawia, czy to już jest pełnoprawny konflikt zbrojny. Od razu mówię, że nie mam bladego pojęcia na temat konfliktu w Jemenie, jedynie powtarzam słowa Jake'a. No, konkluzja była tego taka, że jeżeli te trzy fronty byłyby, że tak powiem, ukonstytuowane, no to jest wtedy duże prawdopodobieństwo, że Chiny mogą zdecydować się na atak na Tajwan, co będzie miało właśnie takie konsekwencje, jak przed chwilą powiedziałem. Dodał jeszcze, że obecnie jego praca głównie polega na stacjonowaniu w jednostce, a taki ostatni poważny konflikt zbrojny, w którym brytyjska armia brała udział pod kątem jego roli, ponieważ jest on medykiem pola bitwy i jest odpowiedzialny za ratowanie życia w trakcie konfliktu, no to był Afganistan i od tego czasu tak naprawdę to jego działania skupiają się bardziej na pobycie w jednostce. Próbowałem też go trochę podpytać, jak to wygląda z zarobkami w brytyjskiej armii. No nie był taki do końca chętny, żeby podać jakąś konkretną kwotę. Powiedział natomiast, że on jest zadowolony i na nic mu nie brakuje. Dodał również taki ważny fakt, że no w zasadzie to mało kiedy oni mają czas, żeby te pieniądze wydawać. Na emeryturę przechodzą bardzo szybko, a tutaj jedna taka ciekawostka. Zgadnijcie, ile brytyjski żołnierz dostaje premii dziennie za to, że nie stacjonuje w jednostce, tylko bierze udział w konflikcie zbrojnym. Czyli jaka jest różnica w zarobkach, jeżeli bezpośrednio na co dzień ryzykujesz życie bądź nie? Uwaga, 75 funtów dziennie. Pozostawię to do Waszej oceny. W tym momencie jeszcze raz chciałem bardzo mocno zaznaczyć, że nie uważam się, nie jestem żadnym ekspertem ani od spraw zbrojnych, ani od międzynarodowych. Natomiast uznałem, że jeżeli nadarzyła się taka fajna okazja, to czemu się tym z Wami nie podzielić, skoro i tak swoim dziennikarskim zwyczajem musiałem go o wszystko, co mnie nurtowało, wypytać. No, wyszedł z tego tak naprawdę prawie taki wywiad. Nie przyszło mi do głowy nawet, żeby to nagrywać. Siedząc w ogóle w tym domku, tam nawet nie ma zasięgu, więc nie ma takiego nawet zwyczaju odruchu, żeby sięgać po telefon. No, ale gdy o wywiadach już mowa, to tutaj mały trailer, ponieważ już niedługo na kanale pojawi się wywiad z jednym z naprawdę mocno rozpoznawalnych i utytułowanych zawodników mieszanych sztuk walki. Śledźcie kanał. Zobaczycie już niedługo duże zmiany, chcę wprowadzać nowe formaty. Właśnie tutaj jest też dla Was pytanie, jakbyście mogli pod spodem w komentarzu napisać, co Wy sądzicie na temat rozwoju, jakbyście chcieli widzieć nowe formaty na tym kanale, czy bardziej byłyby to na przykład wywiady, czy może sądy uliczne. Dajcie znać pod spodem w komentarzu. A jeśli chcesz wypowiedzieć się na temat tego, co przedstawiłem w dzisiejszym odcinku, masz swoje zdanie na ten temat, chcesz to w jakiś sposób skomentować, to oczywiście pod spodem bardzo chętnie przeczytam, co na ten temat myślisz. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, to daj również lajka, zostaw subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robisz. Zakładam, że jak nagrywam ten odcinek, to 10 tysięcy mamy już przebite, dlatego teraz lecimy po 20 tysięcy. A z Wami wszystko jest możliwe. Z polsko-brytyjskim pozdrowieniem. Do zobaczenia. Cześć!